Dla mnie dobry wieczór. Dla was nie wiem, o której oglądacie. W każdym razie jest 10 po północy, wtorek. I co? Ruszyłem. Jadę do Pucka. A dokładnie Będzinkowo? Bądzinkowo? Jakoś tak. Mała miejscowość. 3 lata temu chyba byłem w tamtym miejscu na rozładunku. Także moi drodzy, jedziemy, mam być na 8. No nie będę na 8, dlatego że już mi pokazuje nawigacja, że będę gdzieś tak za 28, a jeszcze muszę pauzę wykręcić po drodze. Także będę gdzieś koło 9. A że wyjeżdżamy w nocy, to tutaj trochę czasu mi zajmie sama jazda plus młotki. A wiecie, jak godziny nocne się zaczyna, no to trochę inne reguły obowiązują czasu pracy. Także co, jedziemy, a później nie wiadomo co będzie po rozładunku. 25 ton nawozu wiozę. 25 ton. Także ciężko. Po 300 metrach. Ale nic na to nie poradzimy. Także co, zapraszam was do kolejnego serialu, tak naprawdę kolejnej serii filmów z tego wyjazdu. Zobaczymy, gdzie pojedziemy. Na tą chwilę wiem tyle co wy, że jedziemy do Pucka. Jeszcze taką ciekawostkę wam tylko powiem. Kilka ciekawostek może odnośnie tego DAF-a. To jest Golas. To jest taki Golas nad Golasami chyba. Nie jeden Golas może być chyba bardziej bogato wyposażony niż ten. Ale no cóż. Nic na to nie poradzę. Jak to mówią, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Najważniejsze, że się jedzie miło tym samochodem. Pewnie brakuje wielu tutaj rzeczy, które byłyby, gdyby były, to umiliłyby mi tutaj jazdę. Na przykład nie ma tutaj możliwości ustawienia balansu głośników, czyli prawo, lewo. Dosłownie nie ma. No nie ma. Ktoś powie, niemożliwe. Tak, możliwe, nie ma. Ani podczas jazdy, ani na postoju. Sprawdzałem to, rozgryzałem. Nie można ustawić balansu. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, no tutaj polecam w ogóle wam taki kanał Kudłaty TV. Bardzo fajny kanał. Kolega super opowiada. Bardziej doświadczony ode mnie. I taki merytoryczny, fajny kanał. Też pokazuje pracę za kierownicą ciężarówki, jak się jeździ z Torunia chłopak. Także polecam, jak ktoś nie słyszał o tym kanale, no to już teraz słyszy. Wbijajcie do niego i pozdrówcie go ode mnie. W każdym razie tak, powiedział, że można to wyłączyć, te mile tutaj, co są, bo są kilometry i mile na liczniku, gdzieś w menu. Nie ma. No nie ma. Nie wiem, jak to było w maju, jak jechałem z Adrianem, tym jego DAF-em, jego w cudzysłowie. Nie wiem, jak to było, nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć film z grudnia, jak jechałem tamtym DAF-em, co miałem danego do jazdy, czy było ten kilometr i mile równocześnie, ale tylko w środku, bo na zewnątrz, na tym prędkościomierzu są tylko kilometry na godzinę. Także tego nie ma. Kolejna rzecz, którą tutaj ujrzałem, a odzyskiwanie ciepła po zatrzymaniu się. Czyli jedziemy sobie, teraz mam na przykład 23 stopnie, żeby mi się tutaj rozgrzało w tej kabinie, bo ona była przemarznięta przez te kilka dni. I teraz w momencie, kiedy się zatrzymam, to w ogóle tutaj powinien być taki napis po lewej stronie nad tym daszkiem, po lewej stronie 20, jak jest 23 napisane, rest. Powinno być napisane i w momencie, kiedy ja bym się zatrzymał, wyłączam silnik, włączam pod spodem guziczek pod tym rest i odzyskuję ciepło gdzieś tam, nie wiem, z nagrzewnicy, no z tego systemu ogrzewania. Przy wyłączonym silniku wiatraki chodzą i dmuchają i na takie pół godziny to myślę na pewno mi starczy, że to ciepło jeszcze mi wieje. Silnik nie pracuje, ale ja ciepło zyskuję, jest ciepło w kabinie. To jest bardzo fajne, no bo przecież ileś tych pauz w trakcie trasy mam. No, wiadomo, to jest jesień, zima, wczesna wiosna. Tego nie ma. Nie mogę tego tutaj znaleźć, chyba że wezmę tą
instrukcję, która jest w schowku na górze i sobie na spokojnie poczytam. Może gdzieś tutaj coś jest, nie wiem, jakaś różdżka może jest schowana, że jak się gdzieś tam dotknie, to będzie to działało. Na tą chwilę, no co, jedziemy tutaj. Wypłakałem wam tak naprawdę o tych bolączkach tego DAF-a, które jeszcze, o których prawdopodobnie nie powiedziałem do tej pory. A jak powiedziałem, to trudno, powtórzyłem się. I co? Ciężka noc przede mną, dlatego że dzisiaj wstałem, była chyba 8 rano. Nie wiedziałem jeszcze, o której jadę. Myślałem, że wyjadę dopiero dzisiaj, czyli we wtorek, gdzieś o 4, 5. A ja już o 12 w nocy. Ktoś powie, no to tylko tam 4 godziny różnicy. No, ale to jest coś takiego, że mogę sobie spać. A tak to dowiedziałem się chyba, nie wiem, tam o 14 czy o 15, że wyjeżdżam. No i teraz to na siłę usnąć i spać do 22 czy do 21, to tak się nie da. Także ciężka noc przede mną, bo tak naprawdę jak do 8 rano, do 9, 10 myślę na rozładunku, no to będzie już 24 godziny, jak nie będę spał. Przepraszam. Także jak zalegnę, to padnę jak kawka. Nogi tylko wyciągnę przed siebie i będę gnił. Co dalej? Co dalej? A, w tym Pucku to pamiętam, że jak zajechałem na miejsce, ostatnio jak tam byłem, to wjechałem do siedziby firmy. Powiedzieli, nie tu. Jednak w innym magazynie i tam traktorem przede mną gość jechał, wskazał mi miejsce. Także zobaczymy, bo może być jeden magazyn albo drugi magazyn, no ale to obadamy. Także co, do zobaczenia na postoju, jak będę wjeżdżał gdzieś na jakiś parking, to się zobaczymy. MOP Ludwinowo Południe, tak, 57 na godzinę i dopiero wjeżdżam na pas, który kieruje mnie na parking, żeby nie było. Usłyszałem, że za wolno to robię, ludzie, no nikt nie jedzie. Mógłbym tu 30 wjechać. I tak jak powiedziałem, tak jeżdżę jak jeżdżę i tak naprawdę nie ma kierowcy, który jeździ idealnie i każdemu dopasuje. Wjeżdżam tutaj na chyba uda mi się wjechać na 30, na 15 minut. Aha. No, chyba będzie takie, wiecie, uda się albo się nie uda. Ja pitole. Ciasno trochę. Przeszło. Koła też nie poszły po krawężniku. Jedź Ludwinowo, kierunek Gdańsk przez 61 km. Powiedzcie teraz. O, tutaj sobie stanę gdzieś. Się uda, czy nie? Nie, no nie mam gdzie stanąć, kurde, powiem. Ja pitole. Dobra. Jedź Ludwinowo. Za 11 km mamy następny. Nie chcę tutaj tracić czasu na cofanie, na kombinację, bo mówię, nie będę stał tutaj na pauzę 9 czy 11 godzinną, tylko dosłownie 15 minut. Także gdzieś tam się przytulę. Za 11 km mamy następny parking. Dobra, mamy MOP Mochnacz. Teraz zobaczymy, jak się wkulamy tutaj.
mieli jakieś miejsce. Będziemy szukać. Bardziej przyzwoicie, wiecie, jeżeli chodzi o ilość miejsca. Ale to zobaczymy. Dobra, jedź kolego, jedź. Na wojsko. Trzymaj się prawej strony, następnie lekko w lewo. Nie powiem, że nie, bo jest ciasno. Okej. Dobra. Lekko w lewo, podgórna. I ustawię się, moi drodzy. Tutaj gdzieś 15 minut sobie postoję. Mam nadzieję, że za mną ten, który stanie, będzie jechał, to będzie mógł spokojnie sobie wykręcić. Dobra, stoimy. No niedługo będziemy dojeżdżali do zjazdu na 9.1. Tak, tak, nie pomyliliście się. I później dalej 9.1. To nie jest mój wymysł, tylko tak mamy jechać. Ale do czego zmierzam? Włączyłem sobie tutaj, no słucham, bo można też oglądać oczywiście, podcastu 7 metrów pod ziemią. Rewelacyjny. I akurat teraz o mężczyźnie, ja go kiedyś gdzieś tam też w internecie wyhaczyłem, opowiada o swoim życiu i to jest nieprawdopodobne. Mężczyzna, który jest niewidomy od nie wiem, 15 czy więcej lat. Jak będziecie chcieli sobie obejrzeć, ja polecam, naprawdę polecam kanał 7 metrów pod ziemią, a tytuł: spadłem na tory prosto pod koła nadjeżdżającego pociągu. Zapiera dech w piersiach. Naprawdę zapiera dech w piersiach. A teraz zobaczcie, będziemy przejeżdżali nad Wisłą i jest tak, minus jeden, mokro, wilgotno i widać, jaka jest ta droga na wiadukcie. Jest na pewno ślisko. No, zjechaliśmy już z autostrady i powiem wam, że faktycznie ta jezdnia tutaj, tu gdzie jest wyjeżdżone w tych śladach, ona jest skrzy się cała. Jak się popatrzy nawet tutaj, to białe to nie jest piach. To jest po prostu taki szron jakby. Trzeba będzie bardzo uważać. Dobra, wjedziemy sobie tutaj na tą stację. Wykręcę 30 minut i jedziemy dalej. Kurde, no ślisko jest. Ślisko jest, niebezpiecznie
3 półgłowiaskarki mijałem, powiem wam. 3. Albo i one mijały mnie. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Dobra, ja sobie tu stanę na wprost. Później cofnę i wyjedziemy tam. Dobra, stoimy, moi drodzy. Dobra, skończyliśmy pauzę, moi drodzy. Fajnie się leżało, naprawdę super się leżało. No ale co? Trzeba ruszyć przed siebie. Jak tutaj z tym wyjazdem jest? Płacą za postój tymi naczepami. Jedzie się mega, mega trudno, bo są odcinki, gdzie jest sucho, są odcinki, gdzie jest mokro i są odcinki takie, gdzie po prostu się szkli. No dobra, wbiliśmy się za bramkami w obwodnicę Trójmiasta, także jesteśmy już, można powiedzieć, w Trójmieście. Już teraz będziemy jechali, mam nadzieję, że płynnie. Kierunek Szczecin przez 28. Jest godzina 7:35. Dobra, tu nie zjeżdżałem, żeby sobie wjechał chłopak. 7:35, także jeszcze godzina 10 jazdy. Dobra, dozwoniłem się, zjechałem tutaj na taką zatoczkę, gdzie inspekcja staje sobie z wagą na przykład. Ale musiałem zadzwonić do tej firmy, gdzie jadę, tego błądzikowa całego. Dlaczego? Dlatego, że mówię, 3 lata temu tam byłem i niepotrzebnie jechałem do tej firmy, w to miejsce, bo mówię, było tak, że podjechał gość ciągnikiem i przede mną jechał, później tam 10 czy ileś kilometrów się wracaliśmy, także mówię, zadzwonię, dowiem się, gdzie podjechać. No ale to jednak błądzikowo. Jak brązowe worki, to błądzikowo. Tylko, że nie na Puck powiedzieli, żeby lecieć, tylko na Żeliszewo. Jakoś tak. Także moja nawigacja ta nie chce wychwycić tego. Gdzieś tam coś kombinuje. No to jadę na googlowskiej mapie teraz. A dla zainteresowanych lub mieszkańców Trójmiasta, to teraz wjeżdżamy do Rumi. Proszę bardzo. Ktoś, kto tutaj mieszka, to właśnie widzi, w którym miejscu się znajdujemy. Mamy znak Rumia. No teraz się jedzie przyzwoicie, ale są godziny szczytu tutaj, 16 na przykład. To jest tragedia, la tragedia. Dobra, zjechałem już, można powiedzieć, z drogi na Puck. Teraz jedziemy na Żeliszewo. Zobaczcie, jaka droga tutaj jest. Na czy to już jest chyba Żeliszewo. Teraz tak, prosto mi każe jechać. Tutaj. Dobra, to jedziemy prosto.
kurde, te drzewa są tak w skraju poustawiane, że naprawdę trzeba uważać, żeby nie za blisko przyjechać, bo można zahaczyć sobie tym naczepą. Dobra, i tu w tym zalistrzewie w lewo będziemy skręcali, tak jak pokazuje droga. O, żeliztrzewo, widzicie? Tutaj jest nawet wysypane na tym, na takim wale. I później na żucewo, a później na to ostatnie, na B. Błądzikowo. O, na błądzikowo. Także mi zostanie, powiem wam tak, 7.36 mam teraz samej jazdy. Mieliśmy tam 5 minut, by było młotków. To jest 7.40. Czyli ile? 2.20 mi zostanie wszystkiego. O, na Żucewo. Dobra. Tutaj w lewicę. No jestem bardzo ciekawy, czy jak dojadę na miejsce, czy powiedzą, że w tym Błądzikowie będę się zrzucał, czy jednak inny magazyn. Wtedy też była awizacja na Błądzikowo, ale gdzieś indziej musiałem pojechać z nimi. No ale zobaczymy. Zobaczcie, jak te drzewa są powyginane. W prawo, w lewo. Tam, jak wcześniej jechałem, to te gałęzie w ogóle wchodziły na... Dojechałeś do wyznaczonego punktu trasy. Na drogę. Pucka. Dobra, i teraz będzie w prawo, to ja muszę skręcić w prawo. Gdzie to będzie ten skręt? Jeszcze trochę. Chyba tutaj, gdzie wyjeżdża ten samochód. Tak, tu w prawo i później zaraz w lewicę. Na Żucewo. O, i Błądzikowo. 1 kilometr, jakimiś płytami będę jechał podobno. I później przez to Błądzikowo. Błądzikowo. Skręć w lewo. Trzeba się przebić. Skręć w lewo. No i wtedy chyba tak samo jechałem, wiecie? Ojejku, kochany. Masakra. No, to jedziemy. A, jeszcze taka uwaga mała. Widzicie, nie ma już mil na godzinę. Właśnie kudłaty TV mi podpowiedział, gdzie to znaleźć i żeby to wyłączyć. No i jednak się okazało, że można to wyłączyć. Są same kilometry. Już ten szary kolor mi tutaj nie zaśmieca tego wyświetlacza, bo tu jednak jest trochę tych cyferek, tych różnych informacji. I wszystko, co dodatkowe, a zbędne, no to jest tak naprawdę tylko takim przeszkadzajką taką. 80 metrów. Lekko prawo. Ja pierdzielę, jakie dziury tutaj są w tym Błądzikowie. Spójrzcie, i to takie galante. Nie ma lipy. Dobra, tutaj w prawicę. I później chyba w lewo. Trzeba będzie skręcić. Lekko w prawo. O, jest to dole. Dobra, teraz tutaj w lewo, ale zima. Nie było zimy tak naprawdę. O, patrzcie, tutaj są Bałtycka, Bołtowo ulica. Kaszubskie nazwy. Morska i Morsko. No, droga koszmarna. Możecie zobaczyć w lusterkach, jak to wygląda. Jakby czołgi tędy miały jechać. Jeszcze kilometr. I tak, tam dwa łabądki jedzą sobie coś z pola, ale tu trochę wody stoi na polu i zrobił się taki mały zbiornik. I zobaczcie, ile jest tutaj łabędzi.
niestety tutaj pływają. Nie wiem, co to rośnie tutaj na tym polu, ale mają wyżerkę. Dobra, z tego co widzę, tam już jest taki ogrodzony jakby wybieg dla koni. I to jest tutaj po lewej stronie. Tak, to jest tutaj, tylko jakoś tam trzeba jeszcze się wczłapać. Aha, tam jest tutaj, tam dalej. I tu brama chyba też jest otwierana na pilota. Zaraz zobaczymy. O, widzicie? Jak dla koni są te wybiegi porobione. Wtedy latem byłem, to tutaj sobie koniki hasały. Tak jest, tu jest, jak powiedziałem. Niech on przejedzie. Bo tak to się tutaj nie zmieścimy razem. W sensie takim, że ja będę wystawał. Tak czy siak. No i jesteśmy, moi drodzy, na miejscu.